Film stanowi uzupełnienie do materiału poświęconego Brigitte Hess, córce komendanta obozu w Auschwitz, Rudolfa Hessa. W poprzednim filmie poruszyliśmy także dzieje pozostałych dzieci zbrodniarza. Teraz chcieliśmy omówić losy jego żyjących wnuków. Pierwotnie miały one zostać zdawkowo omówione w poprzednim filmie, ale uznaliśmy, że obecne zachowania niektórych potomków zbrodniarza z Auschwitz zasługują na osobne omówienie. Przed Wami materiał uzupełniający, który niejedną i niejednego z Was wprawi w konsternację. Zapraszam. Przypomnijmy, że Rudolf i Hedwig mieli łącznie 5 dzieci: Klausa, Hansa, Heidetraut, Brigitte oraz Annegret. Na tę chwilę nie mamy podstaw, aby twierdzić, że Hans, Brigitte oraz Annegret nie żyją. Teraz jednak postaramy się skupić na wnukach, a nawet prawnukach Rudolfa Hessa. Najpierw jednak ustalmy podstawowe informacje. Najstarszy syn Rudolfa, Klaus, po tym gdy wyemigrował do Australii, wziął ślub z niejaką Lilo. Klaus był menadżerem linii lotniczych, m.in. z tego powodu często pojawiał się w Niemczech. W 1986 roku Klausa zabił alkohol, którego regularnie nadużywał. Klaus i Lilo mieli córkę, Christinę, która, jak udało się ustalić, ma też już swoją córkę, Anitę, i warto w tym miejscu ją zapamiętać. Przejdźmy do Hansa Jürgena. Do dziś żyją jego 2 synowie, Kai oraz Rainer. O dzieciach Heidetraut oraz Annegret nic nie wiemy. Ta druga jako jedyna miała w swoim dowodzie tożsamości wpisane Auschwitz jako miejsce narodzin. Nie wiemy, czy obie córki w ogóle założyły rodzinę. Ich historia to duża luka w całej powojennej historii rodziny Hessów. O Brigitte wiemy, że kiedyś miała córkę, która zmarła w nieznanych nam okolicznościach. Ze swoim drugim potomkiem, nieznanym z imienia synem, zamieszkała w domu w północnej Virginii. Doczekała się wnuków, ale ich tożsamość jest nieznana. Po głośnym artykule o Brigitte, który opublikował Thomas Harding, dziennikarze namierzyli jej jedynego syna. Okazało się, że prowadzi on całkiem normalne życie. Jest perkusistą jednej z kapel jazzowych, a historia dziadka w ogóle go nie interesuje. O wiele aktywniejszy w mediach był za to jeden z synów Hansa Jürgena, Rainer Hess. Udzielał on licznych wywiadów, mówił publicznie o członkach rodziny oraz nie stronił od kontrowersyjnych zachowań. Rainer był pierwszym z rodziny, który w 2009 roku przerwał milczenie w sprawie mrocznej przeszłości dziadka. Mojej rodzinie udało się utrzymać kłamstwo przy życiu przez 60 lat, trzymając się dogmatu, by o tym nie mówić. Po prostu nie potrafią stawić czoła winie. Chcę postawić przed nimi lustro i sprawić, żeby na siebie spojrzeli, mówił Rainer na łamach jednego z niemieckich portali. Przed pierwszą wizytą w Polsce wielu jego znajomych pukało się w czoło, mówiąc, że z takim nazwiskiem jego pojawienie się w Auschwitz, w obozie, gdzie wymordowano tylu Polaków, może być niewskazane. Swoją postawą dawał on do zrozumienia, że bardzo współczuje ofiarom. Odwiedzał Auschwitz, spotykał się z byłymi więźniami obozu. W trakcie rozmów potrafił używać ostrych słów, jak na przykład wtedy, gdy w rozmowie z jednym z reporterów powiedział, że gdyby istniał grób jego dziadka, to zaspokoiłby na nim jedną ze swoich potrzeb fizjologicznych. Jego osobliwe zachowania, jak na przykład pozowanie na tle obozu bez koszulki z widoczną, wytatuowaną gwiazdą Dawida, rozbudziły zainteresowanie oraz sympatię ze strony mass mediów, także byłych ofiar obozu. Lubił fotografować się z żyjącą ofiarą doktora Mengele, Ewą Moses-Kor, która wyznała, że, cytuję, duchowo zaadoptowała Rainera, gdyż jego rodzina wykluczyła go przez to, co mówi. Wywiady z nim publikowała również prasa w Polsce. On sam spotkał się m.in. z Józefem Paczyńskim, byłym więźniem obozu Auschwitz i osobistym fryzjerem Rudolfa Hessa. Wspominaliśmy o nim w filmie o Brigitte. To właśnie Józef Paczyński miał powiedzieć do młodego Rainera słowa, które nie do końca mu się spodobały. Chodzisz zupełnie jak twój dziadek, jesteś tylko trochę wyższy i szerszy w ramionach, masz jego mimikę. W internecie można znaleźć sporo wywiadów z Rainerem, w których nie stronił od ostrych słów nie tylko pod adresem dziadka, ale też reszty rodziny, przypisując jej zindoktrynowanie. Dzięki niemu na światło dzienne wyszło kilka rodzinnych tajemnic i anegdot. Rainer nie szczędził przykrych słów pod adresem własnego ojca, wciąż żyjącego Hansa Jürgena. Przypisywał mu despotyzm oraz antysemicki i nazistowski światopogląd, którego nie wyzbył się nawet po wojnie. Miał też zabraniać mu bawić się z żydowskimi dziećmi. Szkalując ojca, potrafił jednak powiedzieć kilka ciepłych słów na temat wuja, Klausa, mówiąc: wujek Klaus nawet rano mył zęby whisky Jim Bean, ale był ojcem, którego nigdy nie miałem, był typem faceta, którego można było fizycznie dotknąć i z którym można było się dobrze bawić, w przeciwieństwie do mojego ojca, Hansa Jürgena, który w domu był brutalnym dyktatorem, a także antysemitą.
Z moim ojcem nigdy nie było żadnego dotyku, żadnego ciepła. To było jak obóz szkoleniowy w domu. A z wujkiem Klausem było zupełnie inaczej. Nigdy nie słyszałem, żeby powiedział o kimkolwiek coś rasistowskiego. Kiedy pracował w amerykańskiej bazie wojskowej w Stuttgarcie, miał nawet przyjaciela Afroamerykanina. Wśród wspomnień Rainera jest też babcia, Hedwig, którą zdążył poznać. Opowiadał, że próbował ją pytać o Auschwitz, ale babka unikała tematu. Kiedy pytałem babcię o Auschwitz, po prostu zamiatała to pod dywan, mówiąc, że i tak tego nie zrozumiem. Mówiła tylko, że to były ciężkie czasy i lepiej, żeby o nich zapomniano. Wykonała mistrzowską robotę, ukrywając to wszystko. Nawet zatwardziali starzy naziści zamieniali się w jej obecności w pieski hotelowe. Zdominowała pokój od chwili, gdy w nim postawiła stopę. Ten rodzaj indoktrynacji z pewnością zadziałał w przypadku mojego ojca Hansa Jurgena. Myślę, że tak samo było z ciotką Inge Brigitte. Moja ciocia Heidetraut również dostała swoją porcję. Tylko najmłodsza córka Hedwig, Annegret, nie wydawała się tak zarażona całym tym bagażem. W sierpniu 2013 roku dała o sobie znać kolejna osoba z rodziny, która wprawiła zainteresowanych tematem w osłupienie. To Anita Hess, mieszkająca w Australii prawnuczka zbrodniarza z Auschwitz, na jednym z forów internetowych poświęconych Holokaustowi zamieściła taki oto wpis. Jestem krewną Rudolfa Hessa. Nie czuję wstydu z powodu moich poglądów o zawyżonej liczbie zabitych Żydów podczas II wojny światowej. Znacznie gorszy los spotkał inne narody, na przykład Rosjan pod rządami Stalina oraz narodowości za żelazną kurtyną. Żydzi stale użalają się nad sobą. Czas, żeby w końcu ruszyli dalej. Za ten wpis na Anitę wylała się fala gniewu oraz krytyki. Ona sama, o ile to naprawdę była ona, więcej głosów w sprawie nie zabierała, przynajmniej nie pod tym nazwiskiem. Rainer na łamach mass mediów apelował do swojej siostrzenicy o więcej pokory, zapraszał ją do Auschwitz, ale nigdy nie nawiązali kontaktu, nigdy się nie spotkali. Poza tym wpisem oraz paroma krótkimi biogramami na jej temat, o Anicie w zasadzie nic nie wiemy. Rok później Rainer wydał książkę poświęconą swojej osobie, dziadkowi oraz historii rodziny. Jego negatywnych wypowiedzi pod adresem członków rodziny było już tak dużo, że ta zabrała w końcu głos. Ojciec Rainera, Hans Jürgen, oskarżany przez syna o najgorsze, już dawno stracił z nim kontakt. W wywiadzie dla Die Zeit opowiadał, że Rainer to oszust, który roztrwonił majątek matki, a ją samą umieścił w ośrodku opieki społecznej. Ponad 80-letni staruszek cicho się śmiał, gdy dziennikarz dopytywał, czy bił własne dzieci. Poza tym dodawał: Rainer to trudny przypadek, muszę się wstydzić, że mam takiego syna. Już od dawna nie mam na niego żadnego wpływu, wszystko schrzanił. To okropne. Tak naprawdę Rainer nigdy nie pracował, po prostu brnął przez życie, dochodząc do najróżniejszych krętych rzeczy. Ostre wypowiedzi Rainera na temat własnej rodziny w końcu dotarły do mieszkającej pod Waszyngtonem Brigitte Hess. W 2014 roku w rozmowie z niemieckim reporterem równała swojego bratanka z ziemią, mówiąc bez ogródek. To, co zrobił Rainer, jest wyjątkowo złe. Nawet się wtedy nie urodził, więc nie może wiedzieć, o czym mówi. Robi to wyłącznie dla pieniędzy. Najpierw próbował sprzedać skrzynię mojego ojca do Muzeum Żydowskiego Yad Vashem w Izraelu, a teraz próbuje zarobić na tej książce. Pewnie bierze narkotyki, nie jest normalny. Nie mogłam dokończyć jego książki, za bardzo się rozzłościłam. Motyw ze skrzynią, o której wspomina Brigitte, to ciekawy wątek tej historii. Wrócimy do niego za chwilę. Na pytania dziennikarzy, dlaczego tak bardzo Rainer zaangażował się w krytykę swoich przodków, ten odpowiadał, że dostrzega zagrożenie ze strony skrajnej prawicy oraz grup neonazistowskich. Motyw dziadka zbrodniarza wykorzystuje jako przestrogę. To jednak jedna strona medalu. Nie brakuje bowiem krytyków postawy Rainera i wcale nie chodzi tu o członków jego rodziny. Zarzuty pod jego adresem są o wiele poważniejsze niż spory rodzinne. Rainerowi zarzucano bowiem żerowanie i zarabianie na rodzinnej historii oraz tragedii Holokaustu. Jako pierwszy sprawę opisał izraelski dziennikarz Eldad Beck. Jego uwagę zwróciło dziwne zachowanie Rainera, który miał być w posiadaniu skrzyni po dziadku, w której znajdowały się notatki Rudolfa i jego żony, a także masa akcesoriów rodem z III Rzeszy, rzekomo podarowane Hessowi przez Himmlera. Rainer chciał sprzedać archiwalia i artefakty Instytutowi Pamięci Yad Vashem w Izraelu. Mówimy rzekomo, gdyż historycy nadal weryfikują oryginalność części materiałów, które ostatecznie trafiły do Instytutu Historii Współczesnej w Monachium. Eldad Beck wciąż był jednak zdziwiony, gdyż tego typu materiały instytucje otrzymują raczej w darze niż przez zakup. Od tego momentu dziennikarze zaczęli weryfikować życiorys Rainera i szybko się okazało, że ma on na sumieniu wiele oszustw. Od 1991 roku skazano go łącznie za 13 przestępstw, od oszustw po groźby i napaść. Potwierdziła się też historia z matką, której dom sprzedał i wyczyścił konto. Brał od ludzi pieniądze na działalność upamiętniającą Holokaust, by na końcu zrywać kontakt bez słowa wyjaśnienia. Tak było z wzięciem pieniędzy od jednego z zamożniejszych przedsiębiorców na film o historii Rainera. Materiał realizacji się nie doczekał, a wnuk zbrodniarza zniknął z pieniędzmi. W 2020 roku niemiecki sąd skazał go za to na 80 godzin prac społecznych. Otrzymał też wyrok w zawieszeniu oraz karę finansową.
Nie wiadomo, ile było ofiar oszustw Rainera. Dziennikarze pisali, że wielu ze wstydu woli nie wracać do tej sprawy. Ponieważ wszystko odbiło się echem w światowych mediach, to głos w sprawie zabrał w końcu drugi starszy syn Hansa Jürgena, Kai Hess, który został protestanckim pastorem. W swoich wypowiedziach był bardziej wyważony niż Rainer. W kazaniach często odwoływał się do ofiar Holokaustu oraz przyjaciół z Izraela. Kai dla wielu wydawał się być osobą bardziej wiarygodną niż Rainer. Piętnuje zbrodnie nazizmu, nie wybiela historii swojego dziadka, ale nie robi z tego medialnego teatru. Parę lat temu udzielił wywiadu dla Die Zeit, gdzie potwierdził między innymi, że Rainer roztrwonił majątek swojej matki. Opowiadał, jak woził brata regularnie na komisariat policji w celu meldowania się, aby uniknął on więzienia. Kai był też świadkiem na rozprawach sądowych. Pytany o opowiadane przez brata historie, nie mógł powstrzymać się od śmiechu, ale też od paru krytycznych uwag. Oto fragment wywiadu. Czy to prawda, że pański brat Rainer często był bity przez ojca podobnie jak pan? Nie, mój ojciec był szlachetnym człowiekiem. Nie ma chrzty prawdy w tym, że był nazistą i że w domu panowały surowe zasady. Nie zaprzeczał też Holokaustowi. To prawda, że nie wolno było panu bawić się z żydowskimi dziećmi z sąsiedztwa? Bzdura, to byli mili sąsiedzi, których lubiliśmy. W trakcie wielu pytań Kai zaśmiewa się w głos. Dziennikarz pytał więc dalej. Czy to prawda, że brat miał aż 9 zawałów serca? Niech pan da spokój. Okłamywał tym naszą matkę, że ma nieuleczalną chorobę, raka czy coś. Mama często w to wierzyła. Czy kryzys w rodzinie miał coś wspólnego z Auschwitz? Nie, wcale. Rainer chciał być ofiarą, ale ofiarą nie jest. W parafii modlimy się za niego. Nadal kocham go jak brata. W tym uzupełniającym materiale to już wszystko. Podziękowania dla naszych patronów, a także subskrybentów. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.